Córciu, weź sobie więcej warzyw. Mizernie wyglądasz. Pewnie brakuje ci witamin. Jestem po prostu niewyspana. Czy ty coś w ogóle tam jadłaś? Jak ugotowałam? Głównie zupy dla młodej i jakieś kanapki. Nie mam czasu stać przy garach. A matka Kacpra? Ona nie gotuje, jedzie na mrożonkach. Pizza, jakieś gotowe dania na patelnię. Koszmar. Dobrze, że w końcu zmądrzałaś. Teraz trzeba jak najszybciej złożyć pozew rozwodowy i zapomnieć o całej tej rodzinie. Mama już skontaktowała się z bardzo dobrą prawniczką. Po co? Ktoś musi cię reprezentować w sądzie. A, no tak. Jeszcze o tym nie myślałam. Dlatego ja pomyślałam za ciebie. Jeżeli Kacper będzie się migał od płacenia alimentów, pozwiemy jego matkę i ona będzie musiała ułożyć na utrzymanie Gai. Pogadam z nim. Na pewno uda to się załatwić jakoś polubownie. Może być i polubownie, byleby na papierze. Zrobił dziecko? No to niech teraz ponosi konsekwencje. Tato, to nie jego wina. Mówiłam ci przecież, że się zabezpiecza. A ja ci mówiłem, że tacy jak on myślą tylko o jednym. O swojej przyjemności. Daj spokój. Nie lubię tego gnojka i tyle. Ma pusto w głowie. Studia zaoczne na kulturoznawstwie? Po co mu to? Gdzie on znajdzie jakąś pracę? Przy zamiataniu ulic? Przecież jest barmanem. Ach, barman. To bardzo prestiżowy i przyszłościowy zawód. Trzeba mieć niezwykłe umiejętności do nalewania piwa i mycia szklanek. Barman to idealna propozycja dla przyszłej pani mecenas. Pójdę do niej. Nic nie zjadłaś. O, tam zjadłam. U rodziców mam znacznie lepsze warunki do życia. Więcej miejsca, swój stary pokój. Nie wiem tylko, jak zniosę ciągłą krytykę i uwagi, którymi karmi mnie ojciec. On po prostu nie trawi Kacpra. Natalia musi zrozumieć, że to małżeństwo to pomyłka. Ona jest zdolna, zawsze świetnie się uczyła, jechała na samych piątkach, zna dwa języki obce. A Kacper? Wychowywany przez samotną matkę, z ojcem od lat nie ma kontaktu. Myśli tylko o zabawie z dziewczynami. Po co jej taka rodzina?